Witajcie w pierwszym vlogu w 2020 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was pełen kwiatów i roślin, tak jak moja babcina koszula. Słuchajcie, chciałam dla Was przygotować odcinek pytania, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na te pytania. No niestety, no nie będę tego ukrywała, po prostu mnie to przerosło. Wiadomości, komentarze na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie i wiadomości, maile. Tego jest po prostu ogrom i jak zaczęłam przegrzebywać, szukać tych pytań Waszych, to no tyle tego jest, że nawet nie wiedziałam, jak to posegregować, jak poukładać. Więc postanowiłam, że w tym odcinku poruszę kilka takich najczęściej zadawanych pytań. Pokażę Wam zdjęcia roślin widzów, którzy mi przesłali takie zdjęcia i pytali się, co się dzieje z rośliną. I takie pytania dosyć często się powtarzają, więc pod koniec tego odcinka będziecie mieli pokazane zdjęcia, powiem Wam co i jak, co się dzieje i jak z tym sobie radzić. W tym filmie, odcinku vlogowym, w trakcie pokazywania różnych roślin, co robię, co się dzieje, będę odpowiadała na pytania, które pojawiały się w komentarzach i te pytania mnie zaciekawiły i wydaje mi się, że mogą również Was zaciekawić i Wam się przydać. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, jak się spodoba, to zachęcam Was do udostępnienia go znajomym, niech też się czegoś dowiedzą o roślinach. Chciałabym podziękować Przemkowi, dziękuję za dołączenie do grona patronów. No i co, miłego oglądania. W jednym z filmów pokazywałam Wam małą sadzonkę trzykrotki, tej trzykrotki. Miałam taką jedną gałązkę i ją przycinałam, ukorzeniałam i tak z jednej gałązki zrobiło mi się tyle. I ostatnio ją przycięłam i pędy wsadziłam do wody, żeby je ukorzenić i zagęścić roślinę. I dosłownie po trzech czy czterech dniach, tutaj żarówka już jest zazieleniona, ale no po kilku dniach zaczęła puszczać korzenie, więc myślę, że za tydzień będę mogła wsadzić w ziemię. Także się ładnie ukorzenia. W tej grupy na Facebooku niektórzy wiedzą, że dawałam ostatnio nawóz do roślin. I takie pytania się pojawiają, czy rośliny zimą nawozimy. Tak, nawozimy, ale taką mniejszą dawką, żeby roślin za bardzo nie pogubić, bo zrobią się wybujałe. Ta roślina, tutaj szczawik, był wybujały. I stwierdziłam, że no to pora jest na to, żeby go ściąć, dać mu odpocząć. Chciałam go wystawić na korytarz, ale pomyślałam sobie, że dam mu trochę jedzenia, ponawożę go i tutaj jest efekt, po prostu takie grube pędy i duże liście puścił. Chcę jeszcze go podtrzymać z 2-3 tygodnie, może 4, pewnie 4 albo i 5, znając mnie i to ile mam pracy, pewnie zapomnę zaraz o nim i sobie przypomnę po jakimś czasie. Chcę, żeby liście pędy odżywiły cebulkę i wtedy je zetnę, dam odpocząć, przesadzę w nową ziemię, w większą doniczkę i tak, o. No ale to za miesiąc. Zabrałam się ostatnio również za storczyki, mam jednego takiego odwodnionego. Pomarszczone liście, tu odsyłacz do tematu, więc przede wszystkim trzeba się zająć korzeniami. Tutaj go spryskałam. Korzenie, jak go wyciągnęłam z podłoża, wyglądały naprawdę bardzo źle. I zrobiłam taki wywar z czosnku, znaczy do, o tam taki z tyłu ładny korzonek zielony. Do opryskiwacza wrzuciłam kapsułkę czosnkową. Szukałam na różnych stronach, sklepach internetowych, ogrodniczych, czy coś takiego mają. No nie mają. Ja swoje kapsułki kupiłam w sklepie ogrodniczym, stacjonarnym. Ich czasem używam, rzucam do ziemi. I taką rozpuszczoną kapsułką czosnkową zaczęłam spryskiwać. Korzenie no odżyły, widzę tutaj więcej życia. No i zaczął puszczać liść. Także jestem dobrej myśli. A jeszcze odnośnie storczyków, to ten śmietnikowy. Jeden jest też wyciągnięty z doniczki i pryskany czosnkiem. Odkażane są korzenie. A ten znaleziony śmietnikowy będzie kwitł niedługo. Aż jestem ciekawa, co za kwiaty się pojawią. Jak już jestem tutaj przy filodendronie, no to mam grube plany na przecinanie, rozmnażanie wraz z wiosną. Będę robiła to stopniowo, po kolei każdą roślinę. No teraz, jak widzicie, zajęłam się trzykrotką, później pod sekator pójdą epipremum. Kolejne będą tutaj serduszka. Chcę przyciąć tak, resztę pociąć na kawałki, ukorzenić i władować do doniczki. Pojawiło się pytanie od Wicki, jak ukorzenić patyczaka. Kilka gałązek mi się połamało, więc postanowiłam je ukorzenić. No nic nie może się marnować. I oczywiście żyworódka, więc tak sukulenta patyczaka trzeba uciąć, ułamać, zostawić na 2-3 dni, żeby przeschła rana po cięciu czy tam po urwaniu. A
następnie się wsadza w taką luźną ziemię z perlitem. O, kolejna żyworódka. Ojejku, ja to się z nimi mam. No i to sobie już tak rośnie i widać, że się przyjęło. To rośnie w ziemi, nie wiem, z 2 miesiące, 3. To jest nowy przyrost. O, młodziutkie. Jakiś czas temu w markecie kupiłam begonię. Zawsze ją chciałam mieć na giełdzie kwiatowej, na której się zaopatruję w rośliny. Niestety jej nie mogłam upolować, ale trafiła się w markecie. No nie była tania i nie była też w najlepszej kondycji, ale daję sobie radę. Mimo tego, że suche powietrze jest u mnie i to bardzo, to rośnie. Wymaga podparcia, bo się za bardzo rozkrzewia. Myślę o tym, żeby ją przyciąć też, ale to za jakieś 2 miesiące. Na razie daję jej spokój. I było pytanie od widza, czy rośliny obracać. Tak, jak najbardziej. Ja tę begonię teraz o tak ustawiam tyłem jakby do źródła światła i to będzie ją zmuszało do tego, żeby rosła w stronę światła. Więc te liście, gałęzie zostaną, ale będzie produkowała więcej po tej stronie, więc się zagęści. Więc warto rośliny obracać, żeby miały równomierny dostęp do słońca, do światła. Aktualizacja kupionej w przycenie helikonii. Gdy ją przesadzałam, to na dole w korzeniach jest życie, ale nie chcę go pokazywać na zewnątrz. Więc idzie pod sekator, wytnę najgorsze liście, zostawię dosłownie kilka na krzyż, żeby przystymulować roślinę do puszczenia nowych liści. Ostatnio anginkę wystawiłam na korytarz, bo jest chłodniej, bo zaczęła intensywnie rosnąć, więc chłód ją trochę przystopuje. Tak samo tutaj ginurę również wystawiłam na zewnątrz. Zaczęła puszczać długie znowu pędy. Będę chciała ją poprzycinać, żeby się zaczęła dalej zagęszczać, bo no już zaczęła się zagęszczać. Wcześniej tak nie było, no 2 lata. Była po prostu jednym takim kikutkiem sterczącym, który zaczął szybko rosnąć do góry. Przycinałam, próbowałam ukorzeniać. Niestety to mi się nie udawało, bo te pędy przycinane były za miękkie i gniły mi. Więc wystawiłam ją w chłód, żeby za bardzo nie rosła do góry, a te pędy nowe, długie, które bym chciała ukorzenić, żeby zgrubiały po prostu, żeby nadawały się do ukorzeniania. Także plany z wiosną są grube, dużo roboty, dużo. I pojawiło się pytanie odnośnie ukorzeniania, dlaczego robi się kisiel na pędach, które stoją w wodzie. Tak jak wspomniałam przy ginurze, po prostu tkanka po cięciu się nie zaleczyła, woda wsiąkała w pęd i go rozmiękczała. Dlatego przy niektórych roślinach, zanim wsadzimy je do wody, trzeba przesuszyć taką młodą sadzonkę. Szczepkę, moje ulubione słowo. Szczepka. W odcinku na południowe parapety, tutaj odsyłacz, wystąpiła ta roślina Kalanchoe. Kalanchoe. Nie wiem, jak wymawiać, mam problem. Dostałam ją od mamy, bo powiedziała: o, przelałam, weź, zrób coś z nią, może ją uratujesz. Już jest w lepszym stanie, bo jest. Tak ją zaczęłam dotykać. Tutaj ta część jakby, no, jędrna, a reszta była sflaczała, taka mięciutka. Mówię, chyba ją przelałam. No ale wsadziłam palec w ziemię. No nie, no sucho jest jak wiór, nie jest przelana. No i co? Trzeba zajrzeć. No to, Trzeba zajrzeć w korzenie. I co się okazało? Zobaczcie, w takiej pięknej doniczce była sprzedawana. Się okazuje, że po prostu sadzonki takie z małych doniczek czy multiplatów zostały wsadzone w taką glinianą doniczkę luzem i niczym nie zasypane. Więc jak to miało nie przeschnąć? Więc teraz na dniach poucinam te liście pomarszczone i wysuszone i powsadzam je w oddzielne doniczki. I jeszcze spróbuję tutaj trochę bryłę korzeniową rozluźnić, no bo jest straszna, no nie będzie się dobrze namaczała. No i jak ją dostałam, to była w gorszej kondycji. Namoczyłam, mocno podlałam, zostawiłam na podstawce z wodą, żeby ta woda jeszcze podsiąknęła i zaczęłam rośliny zraszać. I tutaj widzę, że zraszanie sporo pomaga, bo liście zaczęły odzyskiwać jędrność i część liści będę próbowała ukorzenić. Ale jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby takie liście odzyskały jędrność. No bo jak takiego flaka wsadzę w ziemię,
no to raczej nic z niego nie będzie. No i jak dostałam takiego kwiatka, no to wczoraj wpadłam na chwilę do rodziców i zgarnęłam dwa skrzydła kwiaty. No, już ziemia się sypie i jak zwykle będzie sporo roboty przy niedzieli. Tak jak mówiłam, dwa skrzydła kwiaty i mama mówi, no, ten to jeszcze kwitnie. No ewidentnie przelane, więc idzie do oczyszczenia, przesadzenia i prawdopodobnie rozdzielenia. To jest jeden okaz, a uwaga, ten to ma błoto w doniczce. To jak i co będę robiła ze skrzydłokwiatami oraz z tym kwiatem pokażę na prywatnej grupie na Facebooku dla osób, które mnie wspierają na Patronite, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo już niewiele brakuje do osiągnięcia pierwszego pułapu. No i też chciałabym powiedzieć, że no gdyby nie osoby, które chcą mnie tutaj wspierać, to ta grupa by nie powstała. Więc to jest specjalnie dla nich. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się dostać do grupy, to tutaj odsyłacz. Pojawiło się pytanie, kiedy sprawdzać, czy skrzydłokwiat nadaje się do przesadzenia. Więc, no to przede wszystkim, pierwsze co, jak już trochę ziemia w doniczce przeschnie, nie ma błota, to łapiemy za roślinę i ją wyciągamy i sprawdzamy, jak wyglądają korzenie. Tutaj zaczęły się splątywać na dnie, więc no tutaj jeszcze nie ma jakiejś tragedii, nie ma dużo korzeni. Ja je rozluźnię, wymienię ziemię i to wystarczy i wyląduje w tej samej doniczce. Nie ma potrzeby jej przesadzania w większą, nie są posplątywane. Jeżeli są mocno splecione, no to warto je delikatnie porozplątywać, wymienić ziemię i wtedy posadzić ją w większą doniczkę, no bo jest dużo korzeni i one potrzebują dużo miejsca. A skrzydłokwiaty lubią dużo miejsca, wtedy lepiej rosną i lepiej kwitną. Pojawiły się pytania, co zrobić z czymś takim, z pleśnią. To nie jest pleśń, to są wykwity wapienne. Jak macie betonowe donice czy kostkę betonową, to przez jakiś czas pojawiają się takie białe naloty. Jest to wykwit wapienny i to jest naturalny proces. Po prostu to wychodzi ze struktury, z materiału. Pamiętam, jak byłam mała, to w tych doniczkach moi dziadkowie uprawiali gipsówkę. I teraz są im niepotrzebne, więc odziedziczyłam cały zestaw. Niektórym się to podoba, bo to nadaje wyjątkowy charakter takiej doniczce. Jest niepowtarzalna. No takie doniczki na portalach aukcyjnych, takie z wykwitami, kosztują majątek. A niektórym się to nie podoba, no bo źle się kojarzy, że to jest jakiś brud. To jest naturalne. Można to oczyścić, wyszorować sodą oczyszczoną z octem jabłkowym, szczoteczka i jedziemy. Szorowanie. I żeby coś takiego się nie pojawiało, no to trzeba pomalować, zalakierować. I wtedy się nie będzie tutaj takie pojawiało na wierzchu. Ja to zostawiam. Tato jeszcze nic. Taka jest jakby standardowo wykwitnięta. A spójrzcie na tą. Pojawiło się ciekawe pytanie, czy rośliny mogą się dotykać. Generalnie tak, byle miały przewiew, i nawet jeżeli są blisko siebie, to one i tak będą rosły w taki sposób, żeby pobrać, chwycić dla siebie jak najwięcej światła, jak najwięcej słońca. Więc mogą stać obok siebie i mogą się stykać listkami. To, czy rośliny mogą być dotykane, to zależy od rośliny, bo są takie, które lubią, lepiej rosną, są pobudzane dzięki temu do szybkiego, lepszego wzrostu, ale są również takie, które nie lubią być dotykane, bo hamuje to wzrost. Im się wydaje, że jak je dotykamy, że atakują jakieś szkodniki, więc one automatycznie zaczynają uruchamiać swoje procesy obronne przed szkodnikami, więc hamują wzrost, ich tkanki twardnieją, pędy są krótsze, więc to zależy od rośliny. Ja to lubię dotykać rośliny, no bo to sama przyjemność, no uprawia się jej, można czasem pomasać listek, można w ten sposób sprawdzić, czy roślina jest podlana dobrze, czy czegoś jej nie brakuje. No i też jak oglądamy, czy nie ma szkodników, no liście się dotyka. Raz na jakiś czas żadnej roślinie nie powinno zaszkodzić. Pojawiło się również pytanie, czy lepiej kupować małe sadzonki, czy lepiej od razu kupić dużą, dojrzałą roślinę. Lepiej małe rośliny, ponieważ
One lepiej się dostosowują do warunków domowych. Jak rosną, z czasem się rozwijają, to one wyczuwają, jaka jest wilgotność powietrza, jakie jest nasłonecznienie, więc one się dostosowują lepiej do warunków zastanych w naszych domach, mieszkaniach. I jeszcze co do wilgotności powietrza, też takie pojawiło się pytanie, jaka wilgotność powietrza dla roślin jest najlepsza? Minimum 40%, ale optymalne jest 60%, które również optymalne jest dla nas. Najlepsze 60%. Może być jeszcze tak obniżony do 50%, ale 60% to najlepiej jest dla roślin, jak i dla nas. I teraz przechodzimy do zdjęć przesyłanych przez widzów. Pokażę Wam kilka takich roślinnych problemów i powiem Wam, co i jak z nimi się dzieje. Mila przesłała zdjęcie kaktusa zaatakowanego przez tarczniki. Nie było jeszcze do tej pory filmu na temat tarczników, ale odsyłam Was do filmu na temat wełnowców, bo podobnie się walczy z tarcznikami, jak i z wełnowcami. Przede wszystkim roślinę trzeba odizolować od pozostałych, pozostałe rośliny obserwować, czy tarczniki na nich się nie pojawiły. Naturalną domową metodą najlepiej szkodniki usuwać wacikiem nasączonym spirytusem czy denaturatem i co 2-3 dni obserwujemy roślinę, czy nowe szkodniki się nie pojawiły. Niestety jest to praca dosyć mozolna, czasochłonna, pracochłonna. Ziemię rośliny warto podlać wywarem z czosnku. Przepis podałam w ostatnim odcinku na temat ziemiorki. Adrian przesłał zdjęcie z liściem, który jest pomarszczony. Jeżeli liście marszczą się, tak jak w tym przypadku, nieregularnie na całej blaszce liściowej widzimy takie różne górki i doliny, to znaczy, że jakiś owad, szkodnik wysysa soki. Dlatego patrzymy dokładnie pod liść i szukamy przędziorków lub wciornastków. Jeżeli będą to wciornastki, to oprócz takich nierównych, nieregularnych pofałdowań na liściu pojawią się żółte plamki, liście zaczną żółknąć i pojawi się jakby srebrzysty nalot na liściu. Ola natomiast przesłała zdjęcie kalatei z takimi brązowymi końcówkami na liściach. To ewidentnie jest przelanie. Za dużo wilgoci w ziemi, w tym przypadku roślinę należy przesadzić w przewiewne, przepuszczalne podłoże, ograniczyć podlewanie, wyciąć całe liście albo przyciąć kawałki takich zainfekowanych liści. Robimy to oczywiście narzędziem sterylnym. Ograniczyłabym tutaj w tym przypadku zraszanie liści i ustawiła tylko naczynka z wodą wokół rośliny. Ziemię warto podlać środkiem chemicznym Topsin lub wywarem z czosnku. No i musimy mieć na uwadze, że roślina potrzebuje trochę czasu na regenerację, więc jeszcze przez jakiś czas takie plamy mogą się pojawiać, no ale znacznie mniejsze, więc musimy dać tutaj trochę czasu na to, żeby roślina się zregenerowała. Magdalena przesłała kilka zdjęć swojej monstery z pytaniem, co jej dolega, dlaczego liście brązowieją, dlaczego takie końcówki się robią. Ewidentnie z za dużej ilości wody w podłożu, więc tak jak poprzednio, przesadzamy przewiewne, lekkie podłoże, ograniczamy podlewanie i wstrzymałabym się ze zraszaniem liści. Możemy korzenie zdezynfekować wywarem z czosnku. Podobny problem z monsterą ma Dominika. Również tutaj są plamy od przelania, od za dużej wilgoci w podłożu. Słuchajcie, naprawdę bardzo dużo zdjęć mi przysyłacie przelanych roślin. Lepiej roślinę przesuszyć niż przelać. Ostrożnie. Zimą mogłoby się wydawać, że jest ciepło u niektórych w mieszkaniu, że ziemia szybko wysycha, a plastikowe doniczki trzymają dużo wilgoci głębiej w ziemi i no po prostu łatwiej nam zimą roślinę przelać, więc trochę mniej wody i wszystko będzie dobrze. Jeżeli nie przesadzaliście rośliny, to możecie zrobić to teraz, nie ma na co czekać. Jeżeli coś się dzieje, trzeba reagować najszybciej jak się da. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny i Wam się spodobał. Do zobaczenia niedługo w kolejnym vlogu. Miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.